wam zaprezentować, zanim wiodę do samochodu wózeczek, na którym się pionizuje co jakiś czas. Zamiast pionizatora, który zajmuje tylko miejsce w mieszkaniu, to używam takiego wózka właśnie. On nie jest w teren, raczej taki po mieszkaniu, żeby pojeździć, ale po parkingu czy po placu jeszcze można po kostce się nim poruszać. Teraz się troszkę do przodu przechylamy i sobie można jeździć. Na przykład tak w samochodzie umyć, czy cokolwiek, czy coś ze szafki zabrać. No i teraz opuszczamy się na dół. Okej, można się poprawić troszkę, można sobie te rączki na przykład tak ułożyć, oprzeć głowę, albo po prostu wjechać do samochodu. Zapomniałem. Tym wózkiem wolę wjeżdżać tyłem akurat, bo on ma tendencję do przechylania się. Ma kółka przeciwwywrotne z tyłu, ale po prostu wolę wjeżdżać tyłem. Jeżdżąc, można sobie sięgnąć do szafki, która jest za wysoko, czy nie wiem, gwoździa w ścianę przynieść. W każdym razie sama pionizacja jest dla nas bardzo ważna. O, troszkę mnie spastyka na dzisiaj. O, trzeba się wyluzować. I teraz troszkę do pionu i sobie jedziemy na przykład do szafki. Albo jakieś naczynie z górnej półki zabrać. Podjeżdżam do szafeczki, otwieram, biorę kubeczek na kawkę na przykład, na cokolwiek. I w ten sposób się można pionizować. Co jakiś czas jest to lepsze niż zajmujące miejsce stół pionizacyjny. Yeah.